Wolności, Parlamentu i oficjalnie, drodzy Państwo, otwieram 27 sesję Rady 14. Wiedziałem jednocześnie, że jest kworum. A więc rada jest władza do podejmowania uchwał. Drodzy Państwo, macie przed sobą projekt obrad. Jestem w przedstawili przyjęcie porządku obrad. Dla rządu i również innych wniosków. Pozwolę sobie zgłosić kilka wniosków o projektu porządku. Proszę Państwa, już powiem po kolei, jakie punkty projektu. Tak, w imieniu zarządu wnoszę o wprowadzenie punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy pani lokalu socjalnego numer MR02-7743. Czy Państwa radni jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ludzie nie będą Jako punkt 13 proponuję, drodzy Państwo, wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie zadań powierzonych na 2013 rok pod nazwą budowa i modernizacja punktów świetlnych dzielnic. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu? Proszę o wyjaśnienie. Tak, oczywiście. Tak, tak. Jednogłośnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę, dziękuję. Jako punkt 14 proponuję podjęcie uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem jubileuszowych obchodów 40-lecia działalności autystycznej Zespołu Tańca Ludowego Krakowego. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Chyba, że prowadzimy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt, drodzy Państwo, 15 proponuję podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu ordynacji wyborczej wyborach rad dzielnic 1 od 18 miasta Krakowa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podjęcie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 16 w imieniu zarządu również proponuję wprowadzenie podjęcie uchwały w sprawie delegowania rady. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 18 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Proszę Państwa, jako punkt 17 również w imieniu zarządu proponuję podjęcie uchwały w sprawie zmiany kolejności zadań powierzonych na 2013 rok z zakresu remontu dróg. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 18, drodzy Państwo, proponuję podjęcie uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Ja podnoszę rękę. 19 za. Bapączka. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Proszę Państwa, jako punkt 19 proponuję wprowadzenie, to jest wniosek nie zarządu, ale Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, podjęcie uchwały w sprawie uwarto listowego planu zagospodarowania przestrzennego przy Rzymie Łeb. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw?
Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 20 również na wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego proponuję podjęcie uchwały w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krzyżyny Park Startowy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 21, drodzy Państwo, proponuję również na wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego podjęcie uchwały w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starej Krzyżyny. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. To Pani Ania Rosenberga została wysłana. Ktoś się wstrzymał od głosu? Pan wysłuchał w tej sprawie, tak? Tak. Drodzy Państwo, w wyniku wprowadzonych zmian, w zakładach uchwały są jeszcze jakieś wnioski do obowiązku, tak? Państwo mają? Pan Maciej Kutawa-Luszki. Rozumiem, że automatycznie przesunie Pan kolejność procedowania ze względu na gości. Oczywiście. No tak, się zaniepokoiłem. No jakie wnioski są do Państwa? W wyniku wprowadzonych zmian dotychczasowe punkty od 11 do 15 otrzymują numery 22, więc to będzie punkt informacji przewodniczących Komisji Zagospodarowej, 23 informacje rządu, 24 sprawy bieżące, 25 oświadczenia i komunikaty, 26 zamknięcie obrad 26 sesji. Nie myślałam, że Pan chce. 14. Drodzy Państwo, teraz poddam projekt uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami? 19 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad i będziemy według tego porządku procedować. Drodzy Państwo, był wystawiony protokół 26 sesji Rady 914. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do protokołu? Jak zwykle nie uznacowy, tak przewodniczący. Dziękuję Panie Witoldzie. Jeżeli nie ma żadnych uwag, to stwierdzam, że został przyjęty i zostanie przeze mnie.